Siemanko, witam Was Błażej Danielewicz z pracowni Stringartu. To moje pierwsze debiutanckie wideo w nowym pomieszczeniu. Możecie zauważyć nowy blue screen za moimi plecami, który mam nadzieję, że doda odrobinę uroku do tych nagrań. A dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami pewną radą i wskazówką, w jaki sposób przygotowywać swoje obrazy Stringart w taki sposób, aby były wykonane estetycznie. A cała nasza estetyka w przypadku tego typu obrazów rozpoczyna się od równego wbicia gwoździ. Możecie przyjrzeć się temu obrazkowi. Nie każdy musiał urodzić się stolarzem. Ja akurat mam praktykę stolarską, nie tylko przekazaną mi z dziada, pradziada, a tak dokładniej przez tatę, ale również dzięki temu, że pracowałem jako stolarz w wieku 16 lat i później. Ale mam świadomość, że na początku nie jest to prosty kawałek chleba. Więc w jaki sposób poradzić sobie z prostym wbijaniem gwoździ po to, aby potem skupić się już tylko na akcie tworzenia? Pomocny może okazać się tutaj mały wichajster, helper czy trzymacz, który wygląda w ten sposób. Jest to narzędzie drukowane w technologii druku 3D, które posiada kilka zalet. Po pierwsze, nie musimy obawiać się o to, że uderzymy się w palec w trakcie wbijania, ponieważ mamy tutaj wygodny uchwyt, za który trzymamy i w ten sposób dopiero wbijamy gwóźdź. Myślę, że jest to szczególnie bezpieczna opcja dla pań, które bardzo lubią mieć pomalowane paznokcie. Kilkukrotnie spotkałem się w trakcie rozmów z osobami, które konsultowały ze mną przygotowanie swoich pierwszych obrazów, że to faktycznie jest problematyczne, bo bardzo często zdarza się uderzyć w palec, a co za tym idzie uszkodzić warstwę lakieru. Więc to jest rozwiązanie dla osób, które nie chcą uszkodzić ani palca, ani paznokcia. Kolejna zaleta to to, że w środku znajduje się mały magnesik neodymowy, który przytrzymuje nasz gwoździk. Dzięki temu nie musimy tego małego gwoździka, ja używam rozmiaru 25 mm i szczególnie polecam dokładnie ten rozmiar gwoździka ocynkowanego na początku Waszej przygody. Po co szukać i narażać się na nieudany obraz, kiedy możemy wybrać od razu coś, co działa. Więc gwoździk 25 mm, możecie znaleźć go na mojej stronie www.stringartpolska.pl w zakładce sklep. Tak samo jak ten wichajster, trzymacz czy po prostu helper, który umożliwi Wam proste wbijanie gwoździ, ale również na powtarzalną wysokość, ponieważ jest to trzecia zaleta tego małego pomocnika, ponieważ gwoździk wbijamy do określonej wysokości, w tym przypadku 13 mm. Więc jak widzicie, dla gwoździa 25 mm to jest odpowiednia głębokość. Dzięki temu mamy tak odstający gwoździk od krawędzi naszej deski, płyty itp., który umożliwia nam już potem zaplatanie za pomocą nici. Jak dokładnie obsługiwać to urządzenie, pokażę Wam właśnie teraz. Widzicie więc, że to naprawdę nic trudnego. Jeżeli chcecie rozpocząć swoją przygodę ze Stringartem lub już ją próbowaliście rozpocząć i efekty wbijania gwoździ nie były satysfakcjonujące, ponieważ gwoździe były krzywo i nie na tej samej wysokości, to serdecznie zapraszam Was do sekcji sklep na mojej stronie internetowej. Adres znajdziecie tu albo tu. Sam lubię wygodne zakupy, dlatego zależało mi, aby nasza współpraca była szybka, gładka. A ja gwarantuję Wam, że wyślę list z Waszym helperem najszybciej, jak tylko się da. Życzę Wam więc powodzenia w tworzeniu Waszych pierwszych obrazów Stringart. Będzie mi niezwykle miło, jeżeli skorzystacie z tej rady i użyjecie tego przyrządu. Będzie mi również niezwykle miło udostępnić efekty Waszych prac na moim Instagramie lub Facebooku, na które serdecznie Was zapraszam.
Zachęcam również do subskrybowania mojego kanału, ponieważ teraz postaram się coraz częściej przygotowywać dla Was wideo, w których będę dzielił się kulisami powstawania moich obrazów w stylu StringArt, po to, abyście nie musieli przeżywać tych wszystkich błędów, z którymi ja się spotkałem. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną i obejrzeliście to wideo. Serdecznie Was pozdrawiam. Błażej Danielewicz ze strony stringartpolska.pl.